prawdziwa futbolowa uczta. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w składzie Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Arkadiusz Milik. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Arkadiusz Milik. Przerwana dobra akcja, chyba skończy się kartką. No i mamy żółtą kartkę dla angielskiego piłkarza. Będzie musiał się teraz pilnować. No najlepiej, gdyby zaczął grać zgodnie z przepisami. Aj, zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. A zawodnik z piłką mija obrońcę. Gol! I mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Świetnie urwał się teraz obrońcy. Jak można było tego nie strzelić? Naprawdę nie wiem. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Strzał fatalnie niecelny. To się zdarza najlepszym. Chociaż część kibiców już pewnie widziała piłkę w siatce. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. I nie ma bramki. Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu. Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry. Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Sensi. O, polskie akcenty! Arkadiusz Milik. Wybór Jurka na selekcjonera reprezentacji Polski z mojej strony jest krokiem, absolutnie nie krokiem w niepewność, tylko krokiem w pewność. Na pewno bardzo przede mną ciężkie, trudne wyzwanie.